rzeszy się mnogie gromadzą, narodu u wielkich podwoi. Zeszły się rzesze i radzą, czy pieśnie moja napoi? Zeszły się rzesze gromadą, u wielkich radzą podwoi. Czy pieśnie moja posili? Czy pieśnie moja napoi? Fragmentem utworu Karola Wojtyły pod tytułem Harfiarz serdecznie witam wszystkich Państwa w progach Ostrołęckiej Dziesiątki. Z wielką radością przyjęliśmy ogłoszenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2015 rokiem świętego Jana Pawła II, patrona miasta Ostrołęki oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. Spotykamy się w dniu 95. rocznicy urodzin naszego wielkiego rodaka. Niezmiernie cieszy nas obecność tak wielu znamienitych gości, którzy nadają naszemu spotkaniu podniosły charakter. Ja wysłałem z sekcji pierwszej sprawy ogólne skierowanej do pani dyrektor Grażyny Krystyny-Jerzyńskiej. Szanowna pani dyrektor, w imieniu jego świętobliwości Franciszka dziękuję pani dyrektor za list z dnia 2 marca bieżącego roku zawarte informacje o uroczystych obchodach pierwszej rocznicy kanonizacji Pana Szkoły. W odpowiedzi chciałbym zapewnić, że ojciec święty uczestniczył duchowo w tym świętowaniu i znamienicy świętego Jana Pawła II zawierza modlitwę całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. Niech ten wielki syn narodu polskiego i matki waszej szkoły, który poprzez swoje Korpus Tuus oddał bezreszcie całe życie Matce Najświętszej, wypraszam dla nauczycieli, wychowawców i uczniów szczególną opiekę tej najlepszej z matek, a po nas Ojca Mądrości poprowadzi wszystkich najpiękniejszą drogą, drogą wielosłowa Jezusa, który jest prawdą i życiem. Dyrekcji nauczycielom i całej społeczności szkolnej Ojcu Święty życzy, by zawsze byli godni swojego patrona, wiernych nauczania i w tym duchu serca wszystkich błogosławień, z wyrazami szacunku Monsignora Piteru oraz Asesora. Wdzięcznym sercem przywołuje zwrot, często używany przez Jana Pawła II. Drodzy przyjaciele, ten zwrot tak wiele mówi o świętym Janie Pawle. Ale wdzięczność mojego serca wznosi się dzisiaj przede wszystkim ku Bogu. To Bóg pewnego dnia zafascynował młodego Karola i zachęcił go do pójścia za nim. To Bóg zechciał, aby Kościół ukazywał Karola Wojtyłę, Jana Pawła II na firmamencie świętych. Jestem szczęśliwa, że patronem miasta Ostrołęki i patronem Ostrołęckiej Dziesiątki jest właśnie święty Jan Paweł II. Rozgadowane są nasze serca, iż w Ostrołęckiej Dziesiątki w czasie obchodów Dni Ostrołęki odbywa się uroczystość poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II. Radość nasza jest tym większa, bo 2015 rok został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem świętego Jana Pawła II i rokiem teatru. Nasz patron kochał teraz. Zrywam kolejną kartkę kalendarza. Dzisiaj, 18 maja 2015 rok. Ania, myślą i sercem wybiegam do innego dnia, do 18 maja 1920 roku.
udziela mi się radość i szczęście Emilii i Karola Wojtyły z narodzin małego Karolka. Właśnie 18 maja 1920 roku, jak sam Jan Paweł II mówił na katolickim rynku 8 miesięcy po wyborze na stolicę Piotrową, Wadownica, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła. Studia się zaczęły. Teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło. I ja więc Państwo dołączam się do wszystkich dobrych słów, które powiedziała Pani Dyrektor. Cieszę się obecnością każdego z naszych Państwa. Niezależnie skąd jesteście, skąd przyjechaliście. Dzisiaj jest naprawdę wyjątkowy dzień. Wyjątkowy barwą wspomnienie człowieka niezwykłego. Wyjątkowa uroczystość w niezwykłej szkole. Jeden z najpiękniejszych filozofów starożytnych, Aristoteles, bliski mi, a niestety myślę, że też i Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, filozoficznie obojętny, apelował i mówił o takiej dobrej równowadze, o harmonii między tym, co widzialne, co dotykalne i tym, co jest treścią, co jest istotą wszystkiego, co nas otacza, wszystkiego, co jest. Myślę, drodzy Państwo, że dzisiaj możemy wspólnie z jednej strony cieszyć się niezwykłą formą, wyrazem tego wszystkiego, co nas kieruje do spraw najważniejszych, do treści najważniejszych. Zaczęliśmy od mszy świętej, pięknej, uroczystej, z obecnością pasterza naszej diecezji, z obecnością kilkunastu kapłanów, z obecnością wielu wspaniałych ludzi, w pięknej formie, z czytaniami, z przepięknym śpiewem, ze wszystkimi elementami, które nadały szczególną wagę tej mszy. My wiemy, że to najświętsza ofiara. Ale tak samo najświętsza, jak i ofiara na przykład odprawiana przez kapłanów gdzieś tam, gdzie umierają dzisiaj chrześcijanie w świecie Arabskim. Tak samo święta, najświętsza, jak odprawiana w piwnicy przez kapłana w więzieniu wśród złodziei i głodu. Tak samo święta, jak zawsze. Jesteśmy na pięknej uroczystości. W szkole, która na co dzień jest, ale dzisiaj jeszcze jakaś szczególna. Sala gimnastyczna jak sala teatralna. Wszyscy jakoś szczególnie uroczyści, piękni, nowi. Tyle będzie jeszcze przed nami występów, słów, recytacji, śpiewu, także przemówień pięknych. Myślę oczywiście o Pani Dyrektor, nie osoby i wielu innych form, które dzisiaj będą nas kierować do treści najważniejszych. I znów to wszystko będzie ważne. Wszędzie to wszystko będzie niezwykłe, ale to wszystko nie będzie miało pełnej wartości, jeśli nie usłyszymy tego, co Paweł, co święty Jan Paweł II nam wszystkim, także przez dzisiejszą uroczystość chce od samego Boga powiedzieć i przypomnieć. I wreszcie moi drodzy, szkoła niezwykła dziś, jak podkreślam, uroczysta, ale przecież szkoła też pełna codziennej pracy. Dziś sprawy ważne, takie podniosłe, poprzedzone wielomiesięczną pracą, trudem nauczycieli, szlifujących zdolności naszych najmłodszych. To wielki dzień i wielka uroczystość w niezwykłej szkole, ale to też ta sama szkoła, która na co dzień podejmuje pracę zupełnie wyjątkową, nie zawsze może uroczystą, nie zawsze do końca dającą się ocenić, ale piękną i najważniejszą w codzienności. Moi drodzy, życzę z całego serca wszystkim, żebyśmy dzisiaj przeżywali podniosłe chwile, żebyśmy mieli pełne serca najpiękniejszych uczuć, odczuć emocji najwspanialszych, ale żebyśmy też przeżyli dzisiaj coś, co nas skieruje do solidnej pracy codziennej. We wszystkich naszych sprawach, powołaniach, funkcjach, pracach, obowiązkach, żebyśmy podjęli natchnienie dzisiejszym dniem poważne wyzwania,
żeby każdy z nas na nowo coś przeczytał, przemyślał z tego wszystkiego wielkiego dziedzictwa Ojca Świętego, z tej wielkiej pracy, którą Ojciec Święty wykonał dla Polski, dla świata. Żebyśmy po naszych uroczystościach, po wszystkich pięknych formach, po wszystkich słowach, które dzisiaj padną, odrobili osobiste zadanie domowe. Bardzo dziękuję za ten dzień i życzę z całego serca podniosłości serca i odpowiedzialności za to wszystko, co będzie po uroczystości. Dziękuję bardzo. Pozostał mi po niej medal.